Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym 50. spotkaniu. Czas z Marią Bukardi, czyli ze mną w środę, dzień Merkurego. Oczywiście inspiracja, motywacja i komunikacja. Dzisiaj spotykamy się w magicznej oazie i niech ta energia wiosny, słońca, tego wszystkiego, co pozytywne i takie cieplutkie, ponieważ mamy w tym momencie 28 stopni plus, płynie do Ciebie i zasila Cię tą iskierką radości, szczęścia i spełnienia. Dzisiaj porozmawiamy o znaczeniu 50, ponieważ dokładnie teraz zaczynamy tą serię 50 spotkań i 50 ceremonii, czyli wszystko, co będzie w kolejnych tygodniach, będzie nacechowane tą energią piątki, pięćdziesiątki, bo będzie 51, 52, 53, ale wszystko mniej więcej w tle będzie miało tą wibrację. Następnie krok po kroku przejdziemy do przesłań od siły wyższej, które będą nam towarzyszyły jutro na naszej 50 ceremonii, a potem krok po kroku odpowiem na pytania związane ze skórą, czyli problemy, wypryski, sucha skóra, jakiekolwiek odczucie swędzenia, pękania skóry, które pojawiają się czy na twarzy, czy w innych miejscach ciała. Jest to bardzo związane z tematem naszego jutrzejszego spotkania, czyli naszej 50 ceremonii, bo dotyczy to emocji i wpływu innych na nas, na nasze wnętrze. Dzisiaj porozmawiamy również o tym, dlaczego łatwiej pracować, działać, ogólnie żyć z ludźmi, którzy są pozytywnie nastawieni do życia, z tak zwanymi ludźmi sukcesu, niż ze słabeuszami, jak nazwała to Sylwia, zadając mi to pytanie. I później tak krok po kroku jeszcze podsumujemy to wszystko, co ważne, aby idealnie zacząć ten nowy czas. I nowy tydzień, i nową serię naszych spotkań. Zaczynamy od fazy księżyca. Aktualnie mamy fazę księżyca malejącego, czyli idealny czas, aby coś zmniejszyć, usunąć, oczyścić. I to jest bardzo ważne, szczególnie gdy bierzemy pod uwagę temat naszej jutrzejszej 50 ceremonii, gdzie uwalniamy się od wpływu innych, uwalniamy się od negatywnych energii, uwalniamy się od tego wszystkiego, co w jakikolwiek sposób blokuje Cię, hamuje w realizacji Twoich marzeń i pragnień, ale również celów Twojej duszy wyższej. Księżyc malejący i 6 marca mamy nów księżyca, czyli nowa energia. I w tym momencie odpowiem również na jedno pytanie, które pojawiło się w ostatnim czasie. Trudno czasami zrozumieć, dlaczego są takie różnice, że raz, gdy jest księżyc malejący, to mamy inną energię, gdy jest rosnący, to mamy inną, gdy jest pełnia, inną i gdy jest znów inną. To jest bardzo indywidualne doświadczenie. Jestem pewna, że gdy zaczniesz prowadzić taki dzienniczek, pamiętnik Twojego samopoczucia, tego wszystkiego, co pojawia się jako inspiracja, jako takie wewnętrzne wskazówki, to zauważysz, że w każdej fazie księżyca następują jak gdyby takie inne etapy. Oczywiście każdy z nas jest inny, każdy będzie to przeżywał troszeczkę inaczej. Kobiety bardziej intensywnie, ponieważ my jesteśmy księżycem, a mężczyźni są słońcem. I tak zauważysz, że w fazie księżyca malejącego potrzebujesz więcej czasu dla siebie. To jest taki moment, gdzie wycofujemy się z życia, potrzebujemy więcej czasu na regenerację, na odpoczynek, na takie skupienie się na własnym ciele czy naszym własnym życiu. Natomiast w fazie księżyca rosnącego mam więcej energii. Więcej takiej ochoty do działania na zewnątrz, komunikacji z innymi, czy ogólnie takiego poruszenia w pewnych sprawach. Ale księżyc to również energia podświadomości, czyli również w odpowiednich fazach księżyca odczujesz, że pojawiają się jakieś sygnały z głębi, z Twojego wnętrza, zapisane gdzieś tam w tej podświadomości. Gdy pracujesz z księżycem, będzie Ci łatwiej
te pewne rzeczy zrozumieć, przekształcić, stworzyć coś nowego i takiego lepszego, czyli czy oczyszczenie, czy działanie na zewnątrz, czy realizacja w tej czy w innej dziedzinie, gdy połączysz tę energię, to będzie ci o wiele łatwiej coś zmaterializować, coś przyciągnąć, czego pragniesz. Bo tak jak księżyc malejący, to jest ten czas oczyszczenia, a księżyc rosnący, to jest ten czas przyciągania, gdy coś chcesz zmaterializować na zasadzie magnetyzmu. Ale to nie jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Nasze 50. spotkanie, dzisiaj i jutro, rozpoczyna nowy cykl, gdzie króluje energia 50, czyli piątka i zero. Piątka to świat materialny. To wszystko to, czego można dotknąć, prawda? Wszystko, co jest gęstą materią. Wszystko, co pijemy, co jemy, cokolwiek, czego dotykamy, co jest w Twoim otoczeniu jako przedmioty, rzeczy. A zero jest niematerialne, takie bezgraniczne, to morze nieograniczonych możliwości. To jest ta energia, nazwijmy ją duchowa, wyższych światów. To jest również energia Twojej duszy. I jutro na naszej 50. ceremonii poznasz jeden klucz, który pomoże Ci osiągnąć w Twoim życiu wszystko to, czego pragniesz. Czyli i w świecie materialnym, i w świecie duchowym. Ponieważ tematem naszej jutrzejszej ceremonii jest równowaga i harmonia pomiędzy materią a energią niematerialną. Czyli jak przy pomocy Twojej duszy wyższej kształtować Twoje otoczenie materialne, czyli te rzeczy, jak to Twoje życie wygląda, z czym się spotykasz na co dzień i przy pomocy tych doświadczeń, gdy czegoś dotykamy, czegoś jemy, coś jemy, czy w jakiś sposób tworzymy, to przy pomocy tych doświadczeń osiągamy ten wzrost duchowy, czyli nasza dusza realizuje swoją misję tutaj na Ziemi. Misja naszej duszy jest zawsze związana z tym działaniem w świecie materialnym. Dlatego Twoja dusza inkarnowała tutaj i teraz na Ziemi, a nie na przykład w innej przestrzeni, gdzie nie ma świata materialnego, czy są zupełnie inne energie. Jeżeli jesteś tutaj i teraz, to Twoje powołanie jest związane z tym wpływem na świat materialny, czyli wpływem na Twoje ciało i przy pomocy tego ciała kształtowaniem Twojego życia i tego, jak ono wygląda, zbierania doświadczeń i zabierania ich do innej przestrzeni. Czyli świat materialny jest niesamowitą taką studnią nieograniczonych możliwości. Bo gdy zdasz sobie sprawę z tego, że tutaj wszystko jest możliwe, to możesz doświadczyć bardzo różnych sytuacji, bardzo różnych przeżyć i to jest takie bogactwo, o którym wielu ludzi nie ma zupełnie pojęcia. Wielu ludzi żyje codziennie tak samo lub podobnie, nie zdając sobie sprawy z tego, że każda ich myśl, czyli ta energia duchowa, wpływa na materię. Każde słowo, każda inspiracja od siły wyższej może posłużyć do ukształtowania czegoś w Twoim życiu. I odwrotnie. Mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że gdy patrzą na ich życie, na te przedmioty, które ich otaczają, na te sytuacje, w których się znajdują, że jest to odbicie tego, co sami stworzyli. Często lubimy tak zrzucać winę na innych, że dlatego jesteśmy w tej sytuacji, bo ktoś jest temu winny, ale w rzeczywistości to my poprzez nasze myśli i poprzez nasze emocje kształtujemy to, co jest wokół nas. I to jest również tym drugim tematem naszej jutrzejszej 50. ceremonii. Emocje. Emocje, które są czystą energią, czyli coś wywołuje w Tobie emocję pozytywną lub emocję negatywną i w ten sposób energia tworzy taki węzełek, taką paczuszkę i możesz ją albo wykorzystać do realizacji Twojej idealnej wizji życia, czy realizacji celów Twojej duszy,
lub odwrotnie. Możesz wysłać tę paczuszkę do innych ludzi, do innych miejsc i Twoja własna energia popłynie w innym kierunku niż powinna. Czyli nie będziesz realizować siebie, tylko Twoja energia popłynie gdzieś do jakichś innych przestrzeni. Jutro na naszej 50. ceremonii porozmawiamy również o tym takim niesamowitym mechanizmie sterowania ludźmi poprzez emocje, które wykorzystują media, które wykorzystują ludzie, którzy zdają sobie z tego sprawę, jak to funkcjonuje i gdzie czasami padamy ofiarą manipulacji, nie zdając sobie z tego sprawy, już wchodząc na media społecznościowe, czy gdy otworzymy jakiś portal, gdzie znajdują się wiadomości, czy czytamy zwykłe listy od naszych znajomych. Jutro na naszej 50. ceremonii poznasz również trzeci klucz wtajemniczenia związany z tym tematem wpływu na materię, czyli tej równowagi pomiędzy tym, co materialne, a niematerialne, czyli jak inni ludzie spróbują nami manipulować, wpływać na nas, abyśmy spełniali ich oczekiwania. Zaczynając od tego, że są to najbliższe nam osoby, a kończąc na zupełnie obcych ludziach, którzy przy pomocy krytyki, przy pomocy takich czy innych słów dokonują takiego połączenia energetycznego z nami, zabierają naszą energię na zasadzie wampiryzmu energetycznego lub tą energią sterują, kontrolują tą energię tak, że czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, często nieświadomie spełniamy ich oczekiwania i oddalamy się od naszej własnej drogi. Drogi serca, drogi naszej duszy. Ale o tym jutro. Bardzo proszę sprawdź, czy Twój dostęp jest jeszcze aktywny. Gdy wchodzisz w Twoje miejsce mocy, po lewej stronie lub na telefonach komórkowych u samej góry masz zakładki. I tam w zakładkach masz również Twój aktualny plan dostępu i widzisz, kiedy on się kończy. Tak, aby zanim nastąpi nasze jutrzejsze spotkanie, by Twój dostęp był jeszcze aktywny. Bo jak wiesz, ceremonie wymagają wymiany energetycznej, ponieważ energia wszechświata przepływa przeze mnie, płynie do Ciebie, możesz z niej korzystać, możesz napełniać Twoje akumulatory i za to Ty wysyłasz wymianę w formie pieniążków, czyli jako forma materialnej wymiany energetycznej i w ten sposób ta harmonia i równowaga zostaje zachowana. Czyli sprawdź, czy Twój dostęp jest jeszcze aktywny i idziemy dalej. Z całego serca dziękuję za wszystkie odpowiedzi na moje pytania, które zadałam Wam w ostatnim czasie.